dojedzie do Rwenik. Będziemy zaraz płynęli sobie na Hvar, który tam widać daleko. Cały rejs nie potrwa długo, bo tylko 20-25 minut. O, płyniemy sobie. Proszę bardzo. A tam zostaje ląd. I płyniemy sobie w tamtym kierunku. Dojechaliśmy to do Starego Gradu, który jest miejscem na wyspie Hvar, szczycącym się tym, że jego historia sięga do czasów prehistorycznych. Co jest tu na każdym kroku widać, moi drodzy. Pierwsze wzmianki o mieście pojawiają się dopiero w 384 roku przed Chrystusem, co prawda, ale ludzie mieszkali tutaj już znacznie wcześniej. Najsławniejszym mieszkańcem tego miasta był antyczny Demetriusz, władca państewka Ilirów i sojusznik potężnego Hannibala z Kartaginy. To, co jest dramatem moim osobistym, moi drodzy, to jest to, że dowiedziałam się, że lawenda została ścięta. Nie poddam się jednak i postaram się jakąś dla was znaleźć. Kamilia Naleśniki jest pięknie ubrudzony, zobaczcie. Takie naleśniki masz? Dobra. Zrobiliśmy właśnie sobie zakupy pamiątkowe lawendowe na tym oto straganie. Idąc na przystań, mijamy takie oto piękne uliczki Starego Gradu. No, no to taki Malbork morski. No Malbork młodszy jak ten. Chciałbyś mieć taki domek z takiego kamyka? No ja bym dokupił, mówię ci, 2 hektary pola, to z tych kamieni co mi zero, to bym sobie taki usypał. A to byś miał bardzo duży dom, wiesz, bo tu strasznie dużo kamieni jest. No to bym miał duży dom, ale za darmo. No zobacz, jak to jest ładnie. Ja wam pokażę. Tu jest tak ładnie, że żadnych zabytków nie trzeba, wystarczy domy pooglądać, wiecie? Przemaszerowaliśmy sobie przez Stary Grad kawałek. Tam widzę jakieś kąpielisko. Jesteśmy na pięknym deptaku, otoczonego drzewami, zacienionego pięknie. I takich oto pięknych budyneczków. Tam jest nasza podróżnicza brygada. Na samej górze jest coś, co się nazywa Glawica. I to jest taki wielki krzyż na takim nasypie usypany. Kamysiu, czy mógłbyś być wyspiarzem? Mógłbym. A co ci się najbardziej podoba w wyspie? No, okrągły domek jest fajny. Bardzo fajny, prawda? Moglibyśmy taki mieć, takich kamyków. Jedyna lawenda, jaką na razie udało mi się tu znaleźć poza straganem, rośnie tutaj. Zobaczcie sobie. Jest... Nie skosili tej lawendy. W związku z czym ją dla was tu uwiecznię zaraz. I uwaga, zrobię bardzo brzydko. Zobaczcie, jakie tu mamy lawendowe pola. Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało. Gdyby nie było tutaj tylko jednego paska. Jesteśmy oto przed domem i mauzoleum, które tam w tyle widać, tam gdzie nie weszłam. Szime Ljubicza. Był on archeologiem, historykiem i jednym z fundatorów Akademii Chorwackiej. Zmierzamy sobie w kierunku czegoś, co można by nazwać starym miastem, chociaż całe to miasto jest stare. Zresztą nie bez powodu w tłumaczeniu na język polski Stary Grad, moi drodzy, oznacza Stare Miasto. Dobrze, kochani, znowu nagrywam telefonem, bo karta pamięci jest full i nie mam tego na co zgrać niestety. Ale to nie jest ważne. Dotarliśmy oto do letniego pałacu Petra Hektorowicza. Charakterystyczną dosyć dla niego tutaj konstrukcją jest ten kamienny basen, który możecie tu widzieć po środku. I w tym basenie oto tutaj podobno pływają ryby, ja tu ryb nie widzę żadnych. Budowniczy tego pałacu, właśnie Hektorowicz, poeta, poświęcił, moi drodzy, całe swoje długie życie na jego budowę. I pałac ten był dla niego tak samo ważny jak jego literacka twórczość.
A dowiedziałam się też, że we wnętrzach i w ogrodzie poeta zrealizował ideę mikrokosmosu. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie wam ten mikrokosmos pokazać. Tu obok nas jest Pałac Bianchini, tak tylko wam powiem, w którym mieści się muzeum w tej chwili, do którego wchodzić nie będziemy, bo podejrzewam, że tam jest piekło. Ale wróćmy do naszego pałacu, wzdłuż którego murów idę. I do ogrodu. Idea mikrokosmosu miała odzwierciedlać, moi drodzy, taki mały, zamknięty świat. Dlatego ten pałac jest otoczony murem i nic tu właściwie nie widać, więc nie wejdziemy do środka. Niestety. Pałac ten miał być jak kamienna księga. I w murach swojego zamku Hektorowicz wyrył ponad 20 napisów po łacinie, w języku chorwackim oraz jeden po włosku. I zawarł w tych napisach swoje życiowe motto, które w oryginale brzmi Fede a realta o quante bella, jakże piękne są wiara i rzeczywistość. Od pałacu Hektorowicza, moi drodzy, wąskimi uliczkami zbliżyć się możemy do kościoła. Jest to kościół świętego Rocca, taki oto piękny, proszę bardzo, z dzwonnicą na górze. Tego kościoła widzę, że się chyba nie dostaniemy, bo on jest zamknięty, ale architektura mówi sama za siebie. I moi drodzy, kilka informacji na jego temat. Otóż jest to kościół patrona Starego Gradu, który wzniesiono w XVI wieku, a dzwon do niego dodano w wieku XVIII, dokładnie w 1783 roku. Przy czym, moi drodzy, jest on oczywiście udekorowany, figurą świętego Rocca. I w 1898 roku jest takim ciekawym wydarzeniem, że odkryto oryginalną mozaikę pod schodami w tym kościele. Jeden z takimi znowu urokliwymi małymi uliczkami, gdzie okna ludziom przed światem zabezpieczają, przed światem słonecznym, którego jest tu bardzo dużo, takie oto okiennice. Wszystkie te domy wyglądają na bardzo, bardzo stare, ale bardzo, bardzo solidne. Myślę, że wewnątrz takiego domu zbudowanego z grubego kamienia jest bardzo miło i chłodno, podczas gdy na dworze, moi drodzy, jest jak w piekle. Tak, uwaga, to mówię ja, że jest jak w piekle. Jest po prostu niesamowicie gorąco. Zobaczcie, jakie są wąskie ulice. Pokażę wam. Wróćmy do tematu tego, że jest jak w piekle. Tutaj podobno, słuchajcie, słońce grzeje przez 2/3 roku. Non-stop. A jak po jednej stronie wyspy nie ma pogody, to po drugiej jest na pewno. Wcześniej byliśmy na placu Świętego Stefana, który jest jednym z największych placów miejskich, który też jest traktowany jako zabytek. Poprowadzę was do końca tylko tej uliczki, bo one wszystkie są tutaj do siebie podobne, więc nie chciałabym, żebyście się zanudzili na śmierć. W wielu z tych domów, moi drodzy, można wynająć mieszkania. A tu mamy taki dziedziniec, to zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ukryty za jakąś kratą. Ale nie powstrzymała mnie ona, więc sobie to nagrałam. Ale idę kolejnymi uliczkami wąskimi i wszystko to dla was uwierzyłam. To też jest bardzo ładnie. Zobaczcie sobie, zaglądamy. Wąskie uliczki, rzeczywiście to prawda, że urok tego miasta, słuchajcie, jego architektura. Tu nie ma zbyt wielu zabytków, nie oszukujmy się, poza kościołami, dwoma pałacami i dzwonnicą. To niewiele jest tu do oglądania w sensie zabytkowym. Natomiast już sam styl architektoniczny jest taki, że mi bardzo odpowiada. O, moi drodzy, tutaj właśnie znajduje się ta mozaika. Wam ją pokażę tylko na zdjęciu, bo nie sądzę, żebyśmy się tam mogli dostać. I to jest ta mozaika, którą odkryto również w kościele i ona tu biegnie, słuchajcie, pod tymi ulicami. I odkryto ją w 1923 roku.
i datuje się, że ona pochodzi z IV wieku przed Chrystusem. Słuchajcie, nie wiem. Jesteśmy oto w Chwarze. Jest tu temperaturowe piekło. Ale zobaczymy, ile uda nam się zobaczyć. Na pewno nie dotrzemy do zamku, nagram go wam tylko z daleka. Naprzeciwko mnie znajduje się arsenał. I piękny stąd widok na piekielne wyspy, na które miałam szczerą ochotę się wybrać, no ale okazuje się, że nie ma takiej możliwości, bo pogoda jest po prostu piekielna. W ogóle to jest piękne miasto, słuchajcie, Chwar. Chwar jest stolicą wyspy Chwar. O, tam widzicie kościół świętego Stefana. Przy nim jest klasztor dominikański. Tak jak wam mówiłam, tam w oddali pięknie jest widać kościół świętego Stefana i plac świętego Stefana. O, tam. I wpływające tutaj łódki. Teraz pięknie stojące apartamenty na zboczu góry. A więc widzicie, już wiem, tam za tymi murami u góry jest w ogóle klasztor franciszkanów, a to jest kościół Łaskawej Maryi Panny. Ale nie wiem, z jakiego on okresu pochodzi. Ewidentnie widać tutaj jakieś gotyckie rzeczy, a jednocześnie te kolumienki wskazują na styl romański. Ale to jest wszystko możliwe, bo to jest bardzo stary kraj, więc i bardzo stara wyspa, więc myślę, że tak właśnie mogło być. Idę poszukać ujęć zamku. Słuchajcie, tam wysoko widać jest fortecę, ale ja niestety nie jestem w stanie tam dotrzeć. Nie bardzo wiem jak. Tam widzę kawałek murów. Może gdybym weszła wyżej, to by mi się coś udało, ale zobaczymy. Dobra, uwaga, słuchajcie. Słuchajcie, dostałam się na jakieś schody. Tak wyglądają. Te schody chyba prowadzą do zamku, ale ja nie chcę wchodzić na samą górę. Tu widzimy furtę zakonu franciszkańskiego. Świeca, wieża kościoła. Ale, kochani moi, kawałeczek wyżej to ja na pewno tam wejdę. Dobra, słuchajcie, wyżej nie wejdę, bo to się mija z celem w ogóle. A zresztą podejrzewam, że temperatura mnie chyba zabiła po drodze. Bo przypomina wspinanie się trochę na mur chiński. Ta forteca jest ogromna. Po prostu ciągnie się stamtąd. Tam jak widzicie te mury, aż na sam dół. Tam. Bo to miasto kiedyś było po prostu fortecą i tyle. Stąd też pięknie widzimy kościół. Razem z zakonem. Piękny dziedziniec, jak tu widzicie z tą palmą. W oddali wypływają promy, w ogóle sielanka, powiem wam. A tam jak się dobrze przyjrzycie, widać jest początek piekielnych wysp. A z powrotem za chwilę na prom będziemy wracać piekielną drogą, drogą do piekła. Tak jest podobno nazywana, diabelska droga czy piekielna droga, nie pamiętam już. Ale jest masakrycznie kręta, nie? I właściwie jedzie się jednym kołem nad przepaścią, ale to nic. Mam nadzieję, że szczęśliwie dojedziemy do domu. Słuchajcie, pięknie tu jest. Zakochać się można, zobaczcie. Chwar jest piękną wyspą. Piekielnie tu gorąco.